Cześć Wam. Dzisiaj postanowiłem powiedzieć do Was kilka słów odnośnie tego, co przydarzyło się mi. Powiem już od razu, żeby tutaj jakiegoś napięcia sztucznego nie wywoływać, że zaistniała dosyć przyjemna informacja. Otóż po publikacji mojego ostatniego materiału odnośnie KWK Lubin, katastrofy związanej z tą kopalnią, dwa dni chyba bodajże po publikacji tego filmu dostałem taki oto komentarz pod filmem. Panie Andrzeju, proszę sprawdzić maila. Znajdzie pan tam garść zdjęć z tego cmentarza, zrobionych dzisiaj, z pozdrowieniami od graficiarzy. Mówię pięknie. Nawet nie muszę tam bardzo wchodzić, żeby zobaczyć, że no ktoś sobie postanowił ulżyć i na cmentarzu, na tych grobach, tych górników, najzwyczajniej w świecie wysprajować jakieś napisy typu, nie wiem, Hakenkreuz, wiecie jak to jest, nie? Z duszą na ramieniu wchodzę na tego maila, wchodzę w te zdjęcia i co? I zobaczcie sami. Na filmie mówię o tym, że znakomita większość tych grobów jest nieczytelna. Tablice, napisy są zamazane, nie sposób tego rozczytać. Natomiast okazało się, że znaleźli się ludzie dobrej woli, którzy postanowili je odrestaurować. Właśnie ci graficiarze. Oto efekt ich pracy. Mi z tego miejsca pozostaje jedynie bardzo gorąco podziękować tym ludziom. Ja chciałem, żeby zgodzili się chociaż na podanie swoich imion, ale oni zrobili to w sposób po prostu z czystego serca, z takiego ludzkiego odruchu po moim filmie i chcą zostać anonimowi. Ja to całkowicie rozumiem, tym bardziej wielki szacunek dla Was, ludzie. No jeśli z takimi rzeczami mamy do czynienia, to jeszcze jednak duch w narodzie nie zginął. Bardzo Wam dziękuję i być może będzie kiedyś okazja, żeby, nie wiem, napić się wspólnie kawy czy przysłowiowego piwa. To tyle, to krótki materiał, ale chciałem Wam pokazać, że miał ten mój film swój taki fajny, pozytywny epilog. A jutro wybieram się już znowu na jakąś kolejną wyprawę. Ostatnimi dniami dosyć mocno u nas padało, więc musiałem sobie odpuścić. Ale już jutro bierzemy kamerę i wybieramy się gdzieś w kolejne ciekawe miejsce. W jakie? No cóż, może niech to pozostanie tajemnicą. Trzymajcie się. Cześć.